Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Jest to odcinek specjalny, albowiem dzisiaj będę mówił o powrocie teleturnieju Foyt Boyard do Polski. Jako że niedawno wypłynęła wiadomość odnośnie powrotu teleturnieju Foyt Boyard do Polski. I muszę wam powiedzieć, że mam co do tego mieszane uczucia. Z jednej strony jestem pozytywnie zaskoczony, gdyż zawsze byłem zwolennikiem powrotu tego teleturnieju do Polski, jako że jest to jeden z najlepszych teleturniejów, jakie w życiu widziałem. Ogólnie to jest jeden z najlepszych teleturniejów mojego dzieciństwa. Zawsze mi się go oglądało rewelacyjnie i bardzo miło go wspominam. Natomiast problem polega na tym, że tego teleturnieju nie pokaże ani TVP na żadnym ze swoich kanałów, ani żadna inna stacja telewizyjna, ani Polsat, ani TVN, ani Puls. Tylko płatna platforma streamingowa Viaplay. Ja rozumiem, że platformy streamingowe to jest przyszłość. Tylko, że ja osobiście nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wydawać na takie głupoty 34 zł miesięcznie. Bo tyle będzie kosztował dostęp do Viaplay, który już startuje w sierpniu. Mogę powiedzieć na ten temat. Przede wszystkim ta platforma ma transmitować rozgrywki piłkarskie. Tutaj mowa o Lidze Europy, Lidze Konferencji, Bundeslidze. No i według mnie większość subskrybentów właśnie przyjdzie po to, żeby obejrzeć właśnie piłkę nożną. Ilu przyjdzie dla Foytu Boyard? Ilu fanów Foytu Boyard w polskich zdecyduje się zasubskrybować Viaplay właśnie z kuli swojego ulubionego programu? Ciężko powiedzieć, ale zresztą to nie jest nasz problem, to jest problem już Viaplay. W każdym razie, jak już powiedziałem, są plusy powrotu Foytu Boyard do Polski i minusy. Największy minus to jest właśnie płatna platforma streamingowa, a nie ogólnodostępna telewizja. Kolejnym minusem moim zdaniem jest to, że polska produkcja idzie w stronę wersji francuskiej, gdzie drużyny składają się wyłącznie z celebrytów. Co prawda wersja TVP była jaka była, no ale przynajmniej byli zawodnicy cywilni. Był jeden celebryta, a cała reszta drużyny to cywile. Natomiast na Viaplay mają być sami celebryci. Podobno 48, to czytałem, że ma być ich 48, po 6 w drużynie choćby. No to wydaje 8 odcinków. Sezony TVP miały po 13 odcinków. Obydwa, jeden i drugi. Tak więc tu już mamy skurczenie się długości sezonu. To też jest minus. Ale też są plusy, gdyż produkcję przejmuje Endemol Shine Polska. Jako że wcześniej to produkowała grupa ATM, to też, a jako że Bunny Jai, czyli właściciel Foytu Boyard, przejął w skali globalnej Endemol Shine, to też naturalnym zjawiskiem jest to, że Endemol Shine Polska przejmuje produkcję polskiej wersji tego teleturnieju. No i myślę, że to wyjdzie na plus, gdyż produkcje Endemola zawsze były lepsze od produkcji ATM grupy. Niestety taka jest prawda. Co należy jeszcze powiedzieć? Co jest jeszcze plusem tej sytuacji? Zasadniczo więcej plusów nie widzę. A jak na sprawę zapatrujecie się wy? Będę śledził doniesienia medialne, co dalej z tą wersją, z tą reaktywacją. W jakim kierunku to zmierza? To może jeszcze zrobię jakiś odcinek z moją opinią na ten temat. Ale jeśli chodzi o sam teleturniej, to nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek odcinek powstanie po premierze Foytu Boyard tego nowego sezonu. Gdyż no, jak już powiedziałem, dostępu do Viaplay nie zamierzam kupować. A czy jakiś odcinek w internecie na YouTube wypłynie? No to się okaże. Jak wypłynie, to będzie odcinek SGS-em na temat nowej polskiej wersji. Jeśli nie, to nie. No albo jakoś sobie poradzimy. W każdym razie na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!